Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Dzień dobry, drodzy kibice chorzowskiego ruchu. Dzisiaj meldujemy się, gdzie? W hali Morrisu, bo właśnie tutaj odbywa się turniej dzieciaków, przedszkolaków, którzy walczą i aspirują do bycia legendami w przyszłości chorzowskiego ruchu. Turniej odbywa się z okazji obchodów, objęcia patronatem przedszkola, a przede wszystkim szkoły numer 21 w Chorzowie imieniem właśnie naszej legendy świętej pamięci pana Gerarda Cieślika. No i takich właśnie młodych Cieślików w przyszłości szukamy na tym turnieju. Zaczynamy materiał. Co tu ciekawego się odbywa dzisiaj? Dzisiaj spotkaliśmy się tutaj, żeby uczcić 20-lecie nadania patrona naszej szkoły, świętego pamięci Gerarda Cieślika. I zaprosiliśmy kilka przedszkoli chorzowskich, dokładnie 6, do udziału w turnieju. I jak widzicie, dzieciaki walczą, aktualnie dziewczynki grają między sobą. Są również chłopcy z każdego przedszkola. Każda drużyna dzisiaj ma w planie zagrać 5 spotkań. Oczywiście najważniejsza jest dobra zabawa. To, żeby strzelili dużo goli, dobrze się bawili. Za chwilkę robimy wyścigi rzędów. Dzieciaki pobiegają. Mamy nadzieję, że się jeszcze bardziej zmęczą i przy okazji będą mieli dużo frajdy z tego. A wiem, że to nie ich pierwszy kontakt z piłką, że zdarza ci się ich dość często odwiedzać w przedszkolach, tak? Tak, mamy akcję Niebieskie Przedszkola. Działamy. Wyłapujemy małych sportowców, a tych, którzy są troszkę mniej sprawni, też angażujemy, motywujemy do aktywności sportowej, więc działamy w około 20 przedszkolach chorzowskich. My tutaj możemy pozdrowić też Blue England, bo wiem, że dorzucają Was swoją cegiełkę do tego projektu, nie? Tak. Bardzo pozdrawiamy bardzo serdecznie i dziękujemy za wsparcie. Czy już jacyś młodzi następcy naszej niebieskiej legendy Gerarda Cieślika wyłapani, Paweł, Twoim okiem? Właśnie bramka padła. Jak widać bramki padają, więc nawet teraz tutaj jak dziewczynki grają, myślę, że jak ktoś by przyjechał, to zaobserwuje, że są dziewczynki utalentowane, nawet takie, które u nas już trenują i mamy nadzieję, że niektóre dołączą do nas. Nawet można zauważyć, że niektóre dziewczynki ubrane w profesjonalne stroje najlepszego klubu, więc jest dobrze. Młody narybek jest. Mamy nadzieję, że to zaprocentuje kiedyś dla nas. Patrzcie, kogo tutaj dopadłem dzisiaj. Jest i on. Tak. Tadeuszu, rozumiem, że w skauta się dzisiaj bawisz. Nie, ja tutaj szukam miejsca dla siebie, wiesz, bo takie dziecięce zabawy, to mi bardzo bliskie, ja bardzo lubię. Ale zauważyłem tutaj świetną zawodniczkę, naprawdę. Popatrz, tą, która jest teraz przy piłce. Zobacz, jak ona prowadzi. I mówi ci, ona będzie miała parcie, aż strzeli bramkę. Oj, niestety się nie udało. Ale ona nie zrezygnuje, za chwilę na pewno pójdzie i strzeli. Ale myślę, że tu jest więcej, wiesz, takich znajomych twarzy. Jak pójdziesz troszeczkę dalej prosto, to jest chyba taka miniatura Bogusza. Nie wiem. Ja tego pana chyba widziałem w Lalidze, tak mi się wydaje. Tak jakby skurczyłeś chyba, nie? Ale nie, ty jesteś bratem naszego Mateusza, tak? Tak. Mateusz fajną karierę teraz robi, a ty co? Widzę, że tutaj filmujesz dziewczynek, tak? Sędziowsko się udzielasz, rozumiem. Jasne. Jak sobie młodzież radzi? Dobrze. Najlepsza zawodniczka twoim zdaniem, bo ja mam swoją faworytkę. Ja mam też. To widzisz, zgadzamy się. Ja tutaj zaprezentuję, proszę zobaczyć, profesjonalne stroje najlepszego klubu na świecie. Koleżanka z opaską na głowie, piękne buty do gry w piłkę. No i chyba w tej chwili aspiruje do kandydatki na królową strzelców tego turnieju. O. Tadzio, bo pojawiały się głosy, gdzie Tadeusz? Już ze zdrówkiem lepiej wracasz do nas, rozumiem. Ja, no, nie ukrywam, że bardzo się cieszę. To jest na pewno fatalny rok, bo jeżeli w ciągu ostatnich 11 miesięcy wypada mi 6, to jest przepaść. To jest pół roku, gdy mnie nie ma. No ale jestem, wracam, mam nadzieję, że już się nie wysypię. Chciałem naprawdę serdecznie wszystkim podziękować, wszystkim, którzy trzymali kciuki za słowa oparcia, słowa otuchy, bo jednak przy chorobie no, ta sprawa z głową, z psychiką jest bardzo ważna, żeby przejść do przodu. Dlatego serdecznie dzięki wszystkim Wam, fanklubom zagranicznym, osobom stąd
za to, że mnie wspierała w tym trudnym okresie. A piłkarze chyba dorzucili cegiełkę do dobrego samopoczucia, bo rozumiem, że gdzieś śledziłeś to, co się dzieje. Cały nie? czas śledziłem, naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem, bo przed sezonem na pewno bym się nie spodziewał, że po 12 kolejkach my będziemy klubem bez porażki, jedynym na szczeblu centralnym. To jest mistrzostwo naprawdę z radością. Już nie mogę się doczekać najbliższego meczu, żeby tą pasce podszywać. No i bardzo dobrze. A teraz przechodzimy dalej do poszukiwania Tadzieju młodych talentów. Młodych talentów. No to cześć Zuzia, powiedz mi, bo widziałem, że no strój tutaj profesjonalny, piłkarski, rozumiem, że grasz w piłkę na co dzień, tak? Mhm. Lubisz grać, tak? Aha. A powiedz, udało ci się dzisiaj zdobyć kilka bramek jakichś, czy jeszcze nie? Tak. A ile strzeliłeś? Wszystkie akurat. Zuzia wszystkie bramki strzeliła? Tak. A ja najlepiej obroniłam. Czyli jesteś obrońcą, tak? No to super, a jakimi wynikami? Wygraliście już jakiś mecz? Pamiętam tylko 7-0. 7-0, tak? Nie, było 8-0. A kibicujecie na co dzień jakiejś drużynie? Nie. Piłkarskiej? Komu? Ja zawsze byłem do Polsce. W Polsce, tak? A Ruch Chorzów też lubicie, bo widzę, że macie koszulki z Ruchu, tak? Super. A chłopaki, a jak wam się gra w piłkę? Wy lubicie grać w piłkę też? Tak. Tak? Ja nawet idę na trening. Na treningi chodzisz. I co, ale idziesz, czy już byłeś kiedyś na treningu? No byłem, to już dawno. I jak ci się podobało? Fajnie, ale mnie dalej idę. A macie jakiegoś ulubionego zawodnika? Ja mam. Kto? Latam. Ten kolega jest twoim ulubionym zawodnikiem? A jak kolega ma na imię? Nathan, tak? A jesteś napastnikiem, obrońcą czy pomocnikiem? Pomocnikiem, tak? A dzisiaj wieczorem będzie grała Polska z Albanią, ważny mecz. Kto wygra mecz? Polska? Polska! A jaki będzie wynik? Wszystkie do zera. Wszystkie do zera i tego się trzymajmy. Dobrze, to ja wam trzymam za was kciuki, żebyście dzisiaj wygrali turniej. Pozdrawiam was serdecznie i powodzenia. Pomachajcie wszystkim kibicom. Widzę, że chyba jakieś upominki się też pojawiły. Tak, pojawiły się upominki z budżetu obywatelskiego, do których klub dołożył swoją cegiełkę. Także mam nadzieję, że dzieci będą zadowolone, uśmiechnięte i będą się cieszyć i bawić tym, co tam jest w środku, bo są naprawdę fajne gieszynki, tak jak powiedziałem. Super, dzięki. To wracamy do piłkarskich emocji. Pozdrawiam. Emocje piłkarskie na najwyższym niebieskim i nie tylko poziomie. I myślę, że pan Gerard Cieślik, który myślę zerka na to, co dzieje się tutaj z góry, byłby dumny z postawy młodych zawodników, ale emocje. Jak widać, nagrody rozdane, a to oznacza, że turniej zorganizowany z okazji 20-lecia nadania szkole 21 imienia pana Gerarda Cieślika dobiega końca. Przedszkolaki spisały się fantastycznie, mnóstwo pozytywnej emocji, no i zdecydowanie dużo piłkarskich umiejętności. Jak wspominaliśmy wcześniej, liczymy, że właśnie w tym gronie pojawi się nowy, młody, reprezentujący niebieskie barwy zawodnik Ruchu Chorzów.